Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej Górnik w Jaworznie odbyło się 24 stycznia. Tematem zgromadzenia były zmiany statutowe, które spółdzielnia jest zobowiązana wprowadzić po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Podjęte uchwały to pierwszy etap zmian, które czekają spółdzielców w tym roku. Zarząd jest zadowolony z przebiegu wszystkich części spotkania oraz frekwencji. Dodać należy, że na spotkaniach poszczególnych administracji dyskutowano również o bieżących potrzebach mieszkańców i konieczności angażowania się przez nich w życie spółdzielni. Walne zgromadzenie przyjęło też stanowisko w sprawie utrzymania stanowisk kontenerowych należących do spółdzielni.